Hejka, hej, to kropka, Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę wam nowe informacje na nowe zestawy z Lego Ninjago na lato 2024. Okej, okay, to jeżeli już tutaj e, tutaj was już prowadziłem w tą tematykę, to jeszcze zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oczywiście. No i możemy już teraz przechodzić do tych nowych informacji. Zaczniemy sobie od informacji może zestawowych, jakie będą nowe zestawy w tutaj nadchodzących miesiącach. Mianowicie już na letnią falę szykowane są kolejne zestawy z Lego Ninjago Powstanie Smoków sezon drugi. Ale tym razem tutaj będzie troszeczkę się tutaj ten, e, że tak powiem... Ta, ta fala zestawów się będzie skupiała na drugiej właśnie połowie sezonu. Drugiego, pierwszy sezon się będzie skupiać całkowicie na tym, tutaj krwawym księżycu, i tak dalej. A w drugiej części będą takie klimaty, jak na przykład jakaś arena turniejowa, jakiś turniej się szykuje. Wszystko zaraz sobie tutaj omówimy, yy, także przechodzimy już do pierwszego zestawu którym jest motocykl, lodowy motocykl z w którym będzie zein oraz tutaj wojownik Wilczej Maski, czyli tutaj wojownicy tutaj dalej będą walczyli z ninja, ten zestaw będzie mieć 84 elementy. Ok, idziemy dalej do już tutaj troszeczkę większego zestawu pod względem figurek, ponieważ w tym pierwszym były tylko dwie. Teraz mamy zestaw, w którym będzie aż sześć figurek. Troszeczkę mi się to kojarzy z tutaj sklepem dla graczy z 12 sezonu. Tylko że tam było aż dziewięć figurek, także jeszcze więcej. No, i dobrze. No i ogólnie w tej arenie turniejowej będzie turniejowy kai, turniejowa sora, zły Jay, wojownik wilczej maski oraz jeszcze dwie. Tutaj nieznane nam wcześniej jakby figurki, no teraz jeszcze nie wiemy jakie to będą. Będzie tutaj jeszcze mini smog oraz yy, ogólnie ten, tutaj ta tematyka tego zestawu będzie, yy, prawdopodobnie będzie właśnie taka żółto-niebieska. Jeżeli chodzi tutaj już o turniejową Sorę, to wygląd jej już jest nam znany. Możemy teraz właśnie do tego przejść, ponieważ Sora turniejowa oraz Lois turniejowy będą wyglądali w ten sposób wyciekło to zdjęcie już jakiś czas temu, ponieważ w jakimś tutaj, jak widać w sklepie tutaj mamy już po prostu tą taką grafikę, a turniejowy zdań też już kilka dni temu nawet to jeszcze w tamtym miesiącu w styczniu wyciekł i też będzie wyglądać podobnie jak tutaj reszta ninja, także, także tak się on tutaj prezentuje i mamy jeszcze jedną informację, a mianowicie Lord Raz będzie mieć również nowy strój, nowy tutaj wygląd i tak się on prezentuje. Poza nowym strojem możemy także zobaczyć różnicę na jego główce, ponieważ Lordras zamiast takiego tutaj różowo, tutaj fioletowe, tutaj takie zawsze ma, czy tak powiem, tutaj takie elementy na tej tutaj twarzy, poza tym czarnym. To tym razem w nowym sezonie będzie mieć, znaczy tutaj jakby w tej tutaj tutaj nowej połowie sezonu, będzie mieć tutaj czerwone te elementy. Możliwe, że tutaj na to wpływ będzie miał ten krwawy księżyc, który jak wiemy też będzie taki tutaj czerwono-czarnych kolorach, także możliwe, że tutaj to się stanie dzięki temu. OK, kolejny zestaw to jest taki tutaj wielki kombo, że tak powiem yy, tutaj taki pojazd ninja, w którym będzie turniejowa Sora, turniejowa Nia, turniejowy Kol, turniejowa Jordana oraz y, ponownie tutaj wilcze wojowniki, tylko tym razem tutaj ich będzie dwójka. Sora będzie miała tutaj między innymi statek, yy, Lloyd będzie mieć samochód, Nia i Kol będą mieli takie tutaj jakby motory. Ok, już przedostatni zestaw to będzie największy mech w historii Lego Ninjago. Będzie to mech Kola. w którym będzie ekskluzywna figurka Kola, wilczy wojownik oraz jeszcze jakieś tutaj, tutaj takich figurki, o których jeszcze no, nie wiemy jakie to będą. Między innymi ten mech będzie mieć skrzydła, także ciekawe jak to będzie wyglądało, ponieważ jeszcze żaden z mechów ninja nie miał nigdy skrzydeł. No, i już ostatni zestaw to będzie smog źródła ognia, w którym będzie turniejowy Kai, turniejowy Lord. Lord, chciałem powiedzieć Lloyd i połączyć jeszcze, że będzie teraz Lord Ras, także turniejowy Lloyd, Lord Ras oraz dwójka wilczych wojowników. Będzie tam też jeszcze jedna figurka nowego złoczeńca. Prawdopodobnie to będzie Mistrz Lorda Rasa, ale tutaj jeszcze to nie jest potwierdzone, ale wydaje mi się, że to raczej już by. Po prostu w tym sezonie go poznamy, także możliwe, że to właśnie będzie on. No i ogólnie w tym zestawie także będą jeszcze inne smoki źródła, mianowicie te sześć innych, które będą w takiej jakby duchowej formie. Ciekawe jak to będzie zrobione. W każdym bądź razie wiemy, jak ten smok mniej więcej będzie wyglądać, ponieważ w zestawach na marzec taki smok się już pojawia, tylko że po prostu w mniejszej wersji. No i dobrze, to by już było wszystko na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie mi koniecznie znać, co Wy uważacie o tych tutaj nowych informacjach. Czy czekacie na drugą połowę, no i czy też czy czekacie na pierwszą połowę sezonu, ponieważ nawet jeszcze nie było pierwszej połowy sezonu, a my już mamy informacje o drugiej bardzo jestem ciekaw jak tutaj to wszystko wyjdzie nie mamy tu w ogóle żadnych informacji o Cinder na te zestawy no może będzie jakąś figurką z tych co tam piszą że jeszcze nie wiadomo jaka to będzie figurka ale jeżeli nie no to możliwe że Cinder może nie wiem zostanie pokonany w pierwszej połowie no ciekawe tutaj jak się potoczą te losy no a to wszystko możemy zobaczyć już w kwietniu ok no to do zobaczenia w kolejnych odcinkach cześć